Tak wyglądają teraz Polacy, którzy próbują analizować szanse reprezentacji Polski na wyjście z grupy i dostanie się do 1/8 mundialu. Wszystko rozstrzygnie się w najbliższą środę o godzinie 20, 30 listopada, ponieważ zarówno o 20 gra Polska z Argentyną, jak i Meksyk z Arabią Saudyjską. Jeżeli Polska wygra bądź zremisuje z Argentyną, to nie ma o czym mówić. Na pewno wyjdziemy z grupy. Jeżeli jednak mecz z Argentyną przegramy, a Arabia Saudyjska wygra z Meksykiem, no to niestety już nie ma o czym gadać. Biało-czerwoni wracają do domu. Jeśli Polska przegra z Argentyną, ale mecz Meksyk-Arabia Saudyjska wygra Meksyk, to dalej mamy szansę. O tym, czy z grupy wyjdzie Meksyk czy Polska, zdecyduje właśnie bilans, tak? Ilość goli, bramek, czyli jakość gry. A jeżeli Polska przegra z Argentyną, ale będzie remis w meczu Meksyk-Arabia Saudyjska, to to samo co wcześniej, czyli jakość gry, cały bilans, ale pomiędzy Polską a Arabią Saudyjską. Nie ma co mówić, to najlepszy mundial Polaków od 1986 roku i bardzo miło patrzy nam się na to, że póki co, jeżeli chodzi o ranking w naszej grupie C, to Polska prowadzi, jednak wszystko się jeszcze może zmienić.